I'm a wild boy, getting bored out looking for attention. I'm not looking to meet new friends. No. Hejka, witam was w kolejnym vlogu. Przyciszę sobie trochę, żeby mnie nie zablokowali filmu. Słuchajcie, przyjechała po mnie przyjaciółka, a ja przyjechałam busem. Jechałam busem 3 lata i to była moja ostatnia podróż busem. Oficjalnie nie, ale nie będziemy ciągnąć tematu. Przyjechała po mnie przyjaciółka i to jest pierwszy raz też, jak zostawiłam Oliwierka na noc z tatą, że gdzieś tam ja sobie jadę. Przeżywam trochę to i w sumie tak jak jechałam tym busem, to trochę mi było smutno. Ale jak już się zobaczyłam, to już mi jest dobrze. Już możemy jechać i jedziemy sobie do Żabki, kupimy sobie jakieś, nie wiem, jakieś, mam ochotę na jakieś ciastka. Dawno też nie jechałam tak sobie nocą po naszym mieście. Fajnie. W końcu zrobili teraz Ławickie, to od razu inaczej się jeździ. Właśnie rozmawiałyśmy tutaj przed chwilą z Karolą. Tutaj w ogóle jest dobre miejsce do zdjęć, ta fontanna, kiedyś muszę tutaj przyjechać. Jestem u Ani i przyszłam sobie zmienić pazurki. Hello! Hej! Czy przyszłam w odpowiednim czasie? Ile to minęło? Dwa i pół tygodnia? Odkąd ja byłam u Ciebie ostatni raz? Nie wiem. Nie pamiętam nawet. Jakoś tak. Czy trzy? Ale ja już teraz wolę na przykład szybciej chodzić, żeby ten odrost nie był taki za duży, dlatego że jak mam za duży, to później mi się strasznie łamie. A co robimy? Albo jakieś jesienne, albo zrobimy takie same. Tak mi się może podoba ten twój trend. Zrobimy sobie wzornik i zobaczymy teraz. Przyszło mi sushi i zamówiłam z polecenia mojej koleżanki, która przetestowała dużo takich lokali w Lublinie i bardzo mi ostatnio zachwalała to dwa pier. Więc ja nigdy osobiście nie jadłam, ale zamówiłam sobie, możecie sobie zobaczyć jak to wygląda w środku. Zamówiłam sobie jakiś lunch, tu chyba są trzy rolki. Wzięłam kalmara w tempurze, łososia, no tak naprawdę co tam w tym lunchu było. No i sama jestem ciekawa, czy będzie pyszne, bo już kolejna też osoba mi mówi, że to jest naprawdę jedno z lepszych sushi w Lublinie. Kaweczka, dodawanie filmu. Wróciliśmy z miasta, byliśmy na makaronie, na takiej trochę rance i powiem wam, że dawno nie jadłam w ogóle makaronu w knajpie, to po pierwsze, a po drugie tak dobrego i w sumie to jakiś renesans przeżywają teraz wszystkie restauracje. Lublin, krakowskie, w ogóle full knajpy, wszystkie, Stare Miasto, mega. Nie wiem w ogóle co to za knajpa, tam była chyba kiedyś Czarna Owca, jeżeli się mylę to mnie poprawcie, wszyscy z Lublina. Natomiast przepyszne jedzenie i karta nie jest jakaś nie wiadomo jaka, tam są chyba cztery w ogóle jakieś tam opcje obiadowe, natomiast głównie makarony i pizzę, ale mega pyszotka, lemoniada też fajna, a i w ogóle wiecie co? Fajna opcja, coś zupełnie innego, jeżeli chodzi o restaurację, dlatego że nie ma czegoś takiego, że czekacie na kelnerkę, żeby złożyć swoje zamówienie, tylko karty są ponumerowane stoliki i normalnie zamawiacie jedzenie, idziecie do baru, płacicie za to jedzenie i od razu wam je po chwili przynoszą. Więc w sumie mega spoko, bo czasami, chociaż to nie chcę mówić, bo kelnerki również są i kelnerzy potrzebni, tak jakby nie wyobrażam sobie niektórych restauracji bez nich, ale natomiast to było mega fajne, dlatego że szybko zamówiliśmy, szybko wyszliśmy, nie trzeba było czekać na kelnerkę, która na przykład ma do obsłużenia 100 stolików i może przyjść do nas za 15 minut, biedna, wiecie o co chodzi, więc no to było mega super. No,
Analiza kolorystyczna. I sobie, że nigdy nie miałam w życiu? Dziękuję. To jest świetna rzecz. Ja ci powiem, że to odmieniło moją szafę, garderobę, w ogóle makijaż. Dziękuję. Motywem przewodnim dzisiejszego dnia jest to, że po 30 alkohol nie tyle, że smakuje inaczej, ale alkohol działa inaczej. A przede wszystkim to, co się dzieje następnego dnia. Słuchajcie, ja nie wiem. Ja w ogóle nie... Ile ludzi w Bombardino? Się będę tu wieczorem. Ja nie wiem, o co chodzi. Słuchajcie, wczoraj byłam u Justyny, nagrałam wam coś tam. Boże, co nieco, naprawdę, bo my zawsze jak się spotykamy, to a to nie ma czasu, są dzieci, w ogóle przyjechaliśmy z zaległym prezentem urodzinowym, dlatego że miała tydzień wcześniej urodziny, no i nas zapraszała. Niestety akurat nie mogliśmy być, mój mąż był wtedy w pracy, ale stwierdziliśmy, że musimy sobie odbić, no i przyjechaliśmy. W ogóle Justyna dostała ode mnie analizę kolorystyczną u Ani Przybylskiej i powiem wam, że mam nadzieję, że... Znaczy, ja wiem, że będzie zadowolona, ale w ogóle, że to jest inny wymiar analizy ale że to jest w ogóle inny wymiar analizy kolorystycznej niż tą, którą znała do tej pory. Dobra, język mi się plącze, ale o co chodzi właśnie z tym kacem? Nazywajmy rzeczy po imieniu. Kac kacem. Ale słuchajcie, ja naprawdę nie wypiłam wczoraj dużo. Justyna nie piła, no bo karmi akurat synka. Ja nie wypiłam dużo. Ja nie wiem, co się dzisiaj dzieje. Musiałam się reanimować. Maseczka, w ogóle jakaś kąpiel, dochodzenie do siebie. Ja nie wiem. Pokazywałam wam na Instagramie, że moje mierzenie kroków zaczęłam dzisiaj o godzinie 12, więc oficjalnie mówię, że o 12 rozpoczynam ten dzień. I lawina od was wszystkich wiadomości, że po 30 w ogóle plus dzieci, to już jest nie to samo picie alkoholu, że te głowy są inne, te organizmy są inne, że faktycznie gdzieś tam ten alkohol się inaczej trawi, ja nie wiem, dajcie znać, co o tym sądzicie. Ja dzisiaj ledwo żyję, w ogóle mamy plan gdzieś pojechać może na jakąś zupkę, na jakąś taką skromną zupkę, żeby postawiła mnie na nogi. Nie wiem nawet gdzie, pewnie jak się was zapytam teraz na Instagramie, to nawet nie zdążę, bo to decyzja musi być już, więc sobie zobaczę w Trip Advisor, gdzie jakaś dobra zupka, jakiś ramen chyba, więc nie wiem. Albo w ogóle jeszcze coś zupełnie innego, no ale zabieram was w tym Lublinie, trochę coś wam tutaj pokażę. Ponagrywam fajne kadry, bo wiem, że dużo osób z Lublina mnie ogląda. Pogoda taka, moi drodzy. Mamy niedzielę. 13:23. W sumie to nie za ciepło, nie za zimno. Niby lato, niby trochę nie. Ale przyjemnie. Ubrałam krótką sukienkę, pokażę wam później, i marynarkę. Do tego nałożyłam moje czarne trampki, też wam później je pokażę. Myślę, że nie będzie mi za gorąco. Tak w sam raz w sumie się ubrałam. No a taka niedzielka mogłaby być troszeczkę ładniejsza. Nie mówię. Jeszcze zwłaszcza z takim samopoczuciem, jakie ja mam dzisiaj, to... Nic, tylko pod kołderką zostać. Zobaczyłam sobie wasze wiadomości odnośnie w ogóle tego samopoczucia. I poczytam sobie tutaj to, co mi piszecie. Na przykład Paulinka jakaś pisze do mnie. Oj tak, ja ostatnio 2 dni chorowałam, a kiedyś po imprezie człowiek rano do pracy jeszcze szedł. Czasami zdarzało mi się nie wracać do domu, tylko iść prosto do pracy. No i powiedzcie mi, co się zmieniło? Dlaczego my nie możemy tak dalej funkcjonować? Kolejna wiadomość. Boże, wiem, o czym mówisz. Masakra. Alkohol to zło po 30 plus dzieci. True life. A tutaj ktoś pyta o zegarek. Też o zegarek. Ktoś pyta, to zaraz. Ktoś mi napisał, że po 30 zaciąga się hamulec. Koniec chlania. OMG. O, koleżanka mi tutaj napisała, że po prostu pije beznadziejnie na alkohole. Mówi, że wódka by mi nigdy tego nie zrobiła. Pozdrawiam cię, Andziu. Nie wiem jak dla was, ale dla mnie październik jest takim miesiącem, gdzie zaprowadzam bardzo często generalne porządki ogólnie w swojej szafie, w swojej organizacji, w swoich butach. Chowam buty letnie, które no, nie przydadzą mi się przez najbliższe pół roku, najprawdopodobniej, o ile nie polecimy gdzieś na wakacje, ale nie zakładam, żebyśmy lecieli gdzieś w zimie. Natomiast zobaczymy, bo nigdy to nie wiadomo. No różnie jest. Na chwilę obecną nigdzie nie mam takich planów. Natomiast powiem wam, że właśnie październik dla mnie jest miesiącem mocno organizacyjnym, takim, gdzie jest czas na to, aby schować to lato,
żeby skupić się na tym, co jest najważniejsze, na daną jesień i na nadchodzącą zimę, posegregować wszystko, pochować właśnie klapki, jakieś sandały, letnie sukienki. Tak samo robię, bardzo podobnie, na wiosnę i to jest zazwyczaj jakiś taki marzec, kwiecień, chociaż w tym roku w maju byłam w zimowym płaszczu na majówkę i w ogóle nigdy wcześniej nie spotkałam się z takimi anomaliami aż pogodowymi. No ale do rzeczy. Mam zamiar ostro zadziałać właśnie z tą moją garderobą. No widzę, że te sukienki letnie, one są cudowne i piękne i będę bardzo za nimi tęsknić, ale trzeba je schować, trzeba pochować je najlepiej w taki sposób, żeby się nie pomięły, żeby były ładnie na wieszakach, ale żeby jednocześnie nie zajęły dużo miejsca. Więc ja ogólnie zabieram się za porządki. Jest późno, dlatego że jest, słuchajcie, 19:20, a ja ogólnie uwielbiam sprzątać wieczorami. Może dlatego, że Oli pójdzie spać. Mam taką ciszę, spokój i wiem, że mogę to robić, chociaż on kocha ze mną sprzątać. Uwielbia robić porządki. Wiecie, jakie to są porządki. Jak ja wyciągam pudełka, to on po prostu wszystkie pudełka wyciąga razem ze mną. Przekłada, układa. No i to jest ogólnie super dla niego frajda, ale dłużej mi z tym wszystkim schodzi, więc jadę teraz do Media Expert, zaskoczę Was, bo muszę kupić golarkę do ubrań. I dlaczego golarkę do ubrań? I dlaczego właśnie teraz? A dlatego, że mamy sezon na swetry. I powiem Wam, że kiedy przeglądałam swoje swetry na ten sezon, w ogóle zawsze radzę Wam coś takiego zrobić, żeby przed sezonem i po sezonie przejrzeć swoje rzeczy, to w czym nie będziecie już chodzić, odrzucić na bok do oddania albo do sprzedaży, a to, co chcecie sobie zostawić, albo odświeżyć, albo nie wiem, naprawić, czy coś takiego, no to to robimy. Ja myślę, że to nie jest nic odkrywczego, po prostu większość ludzi tak robi. No i przeglądałam swoje swetry i zobaczyłam, że naprawdę mam sporo skulkowanych, bardzo ładnych swetrów. Na przykład, słuchajcie, tutaj mam złożony taki sweter z Tomiego i to jest mój jeden z takich ulubionych swetrów, w których chodziłam przez cały, ale to absolutnie cały tamten rok. I na pierwszy rzut oka on wygląda pięknie, przeczekał sobie właśnie cały sezon, nawet chodziłam parę razy w lecie, natomiast jak się przyjrzycie mu z bliska, mam świetny fokus w aparacie, więc on to wyłapie, czekajcie, tu akurat tego nie ma. O, dobra, tutaj. Widzicie to? Jest mnóstwo... No tutaj widać, jakby to było bardzo minimalne, ale na żywo powiem Wam, że to wcale nie wygląda tak super i dużo tych kulek jest. Ten fokus jakoś tak, o, no widzicie, no coś tu jest, ale uwierzcie mi, że na żywo wygląda to gorzej. Chciałabym je delikatnie ogolić z zewnątrz. To samo się dzieje na rękawach, natomiast wiecie co, on i tak jest w świetnym stanie, ale myślę, że będzie zdecydowanie więcej takich, które będą wymagały trochę większego zachodu, ale jak widzicie, jest do odświeżenia. On jest super, jest w świetnym stanie, spokojnie mogę w nim chodzić w tym sezonie, ale właśnie, tak jak mówię, to wszystko jest do odświeżenia, więc ja jadę do Media Expert, ponieważ słuchajcie, tam jest golarka, która jest za około 40 zł z Philipsa, która mi się po prostu sprawdzała przez lata, ja też miałam z Biedronki, to jest super model, taki, który serio posłuży nam na dłużej i nie widzę sensu w ogóle totalnie w wydawaniu większych pieniędzy na golarkę, ale uważam, że trzeba to koniecznie mieć i ja osobiście nie polecam Wam golenia swetrów maszynką do golenia, może delikatnie gdzieś z wierzchu, ale naprawdę myślę, że więcej można sobie zrobić krzywdy maszynką niż pożytku, a już na pewno nie golicie maszynką zwykłą wełnianych płaszczy, bo możecie sobie po prostu porobić takie smugi. Więc ja zmykam do Media Expert po moją golarkę, a później pokażę Wam kilka metamorfoz moich swetrów, jak przygotuję się do tego sezonu jesiennego, jak schowam letnią szafę, letnią garderobę i zrobię sobie tutaj zdecydowaną, może nie tyle, że przestrzeń, ale zrobię taki, no też powiew nowego sezonu, jeżeli chodzi o półki z butami, czy właśnie mój wieszak oraz szafę. I'm a wild boy, getting bored out looking for attention. I'm not looking to meet new friends. No, I've been looking for love instead, for someone I appreciate, and I've been
Instagramie informacje o tym, jak odświeżam swoje płaszcze i jak odświeżam w ogóle swoją garderobę między sezonami i w trakcie nowego sezonu. Nawet często wtedy, kiedy chowam rzeczy, chociaż zdecydowanie częściej, kiedy rozpoczyna się jakiś sezon. I pokazałam na Instagramie, że pojechałam do Media Expert, ponieważ zgubiłam swoją golarkę do ubrań, która służyła mi naprawdę od lat i stwierdziłam, że muszę kupić nową, dlatego że bez tego serio ani rusz. Wszystkie swetry, wszystkie golfy, wszystkie jakieś nawet, nie wiem, płaszcze z second handów, to jest mistrzostwo świata. Cały czas na promocji, mam nadzieję, że na promocji będzie cały czas, jak wrzucę dla Was ten film. Natomiast jeżeli zależy Wam na tym, aby odświeżyć swoją garderobę, aby nadać nowe życie starym ubraniom, które często na przykład spisujecie na straty. Na przykład teraz dodałam informację na Instagramie o tym, że jest to mój totalny niezbędnik, jeżeli chodzi o ubrania. 39 zł czy 49 zł? Pamiętajcie, bo kilka osób nie zdjęło tej osłony, jak zaczęło golić swoje ubrania. Trochę głośny, bo zobaczcie. Trochę jak takiej starej generacji depilator. Natomiast mi to nie przeszkadza. Tutaj macie tak jak w odkurzaczu, pojemnik i zaraz pokażę Wam, jak to u mnie wygląda, jeżeli chodzi o odświeżanie mojej całej garderoby. Myślę, że serio to jest niezbędnik każdego z nas, każdego, kto szanuje swoje ubrania, albo po prostu w trakcie noszenia, kiedy nam się coś niszczy, myślę, że fajnie po coś takiego raz na jakiś czas sięgnąć, zwłaszcza, że jeżeli mamy w składzie wysoko wełnę albo różne kaszmiry, no to te rzeczy lubią się kulkować samo przez się, no i jak ubieramy się warstwowo, kiedy jest zimniej na zewnątrz, to te rzeczy też mają bardziej tendencję do przecierania się w danych miejscach. Na przykład jak mamy marynarki, no to częściej golfy przecierają nam się gdzieś tutaj, albo nawet jakieś t-shirty basicowe. No i słuchajcie, dodałam informację ogólnie o tym i Justyna, moja koleżanka, dodała informację, że body z Zary, który miał już spisać na straty, co ja zrobiłam, odświeżyła właśnie tym i to body jest jak nowe. I żałuję, że też nie wpadłam właśnie na to i nie odświeżyłam tego mojego body z Zary, dlatego że w tamtym sezonie były przepiękne bodziaki w Zarze, natomiast ich jakość była tak tragiczna, że ja już w ogóle gdzieś zgubiłam paragon, nie oddałam ich, wyrzuciłam je po prostu, a gdybym wpadła na to, że bodziaki też mogę potraktować tym, to po prostu dłużej bym w nich chodziła. Pokażę Wam teraz, jak to wygląda, jak przygotowuję swoje swetry, jak przygotowuję swoje płaszcze do kolejnych sezonów, żebym mogła sobie spokojnie w nich chodzić. Jest to na maksa proste i też na maksa szybkie, więc do dzieła. No jak możecie zauważyć, tutaj jest już mnóstwo takich kłaczków. Ogólnie bardziej to wszystko widać na żywo niż teraz w tej kamerze, bo z daleka jest super, ale właśnie jak przybliżę, to jest serio mnóstwo takich kłaków. Ciężko to oddaje kamera, ale zaraz Wam pokażę jeszcze na innych swetrach. To throw my game, not really why I came. Oh, do me a favor, pour me another glass, pour hearts that never last. Oh, play me, I'm a wild one, getting bored out looking for attention. I'm not looking to meet new friends, no. Wam, jak wygląda przepięknie ten rękaw. Słuchajcie, on wygląda po prostu jak nowy. Możecie przyjrzeć się. Tu było milion tych kłaków. Zresztą na samym rękawie tyle zostało mi, więc to jest naprawdę sporo. No jest całkowicie odświeżony. Mam nowy płaszcz w szafie. Tu mamy kolejny egzemplarz z handemu i oczywiście również jakoś tak te kłaczki się chowają, no ale nie, no widać, widzicie.
Nie wygląda to estetycznie, a swetr jest wełniany, szkoda by było się go pozbywać. Jest piękny, w tamtym roku go uwielbiałam, więc kurczę, już tutaj lecimy z tą moją golarką i zrobimy robotę. I'm not looking to meet new friends. No. Dobra, spójrzcie. Jest zapchany full. Więc muszę to opróżnić. Tu jeszcze zostało. Zobaczcie, ile zostaje tak naprawdę z tych swetrów, więc warto to robić, żeby mieć nowe rzeczy, bo po prostu wygląda to tak petarda, że już się cieszę. Tylko po prostu wystarczy chcieć. Wystarczy chcieć i mieć tą maszynkę. Ta maszynka serio, jak na to, co ona robi, to jest taniocha. I przede wszystkim, ja ją miałam chyba, nie wiem, z 10 lat, nic się nie działo. Po prostu ją zgubiłam. Jak jesteśmy już przy temacie tkanin, płyn do płukania, mój ulubiony, jeden z drugim, kupuję w takim sklepie, w którym jest po prostu niemiecka chemia, więc szukajcie online, są boskie. Powiem Wam, że nie kosztują dużo, kosztują 7 zł, czy pojemność jest jakaś większa? No nie, raczej średnia jak na, nawet bym powiedziała mała, bo tutaj jest 750 ml. Tutaj mamy, słuchajcie, płyn do płukania, premium luksus, wzbogacony olejkiem moringa, natomiast ten jest, słuchajcie, wzbogacony olejkiem migdałowym, specjalnie dobrane składniki innowacyjne, formuła Neo Fresh sprawiają, że produkt doskonale zmiękcza tkaniny i sprawia, że pięknie pachną. No i pięknie pachną, no i pięknie pachną. I ten miś też jest uroczy na tych produktach. Szukajcie online, może gdzieś uda Wam się znaleźć. Natomiast ja mam jeszcze coś takiego, pierwszy raz to dzisiaj kupiłam, zobaczymy jak się sprawdzi. To jest zapach po prostu do ubrań. Wrzucę to sobie i też na pewno dam Wam kiedyś znać.